Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a to najlepsza postać na urfach, czyli Zed, jeżeli nie wiedzieliście. I tak, runy takie jak zawsze, gram na urfach. A co się tyczy Zeda, za blisko skoczyłem. A to Zed jest, czekajcie. Zed jest bardzo mocny na urfach, dlatego że jest mobilny, ma bardzo duży poke. Gram na bocie z Szako, okej. Okay. O, kozacko. Może uda się go zabić? First blood! Dobrze, let's go. Okej, okay, a więc Zed jest bardzo mobilny, ma bardzo duży damage, nie ma problemów żadnych z energią, także idealny pick, można by powiedzieć, na urfiki. A my gramy na duo, które będzie dużo przyciągało nas. Do drugiego levela będziemy mieli trochę ciężko. O lol. No, nie mogłem się w to przeteleportować. O! A no, to na razie farmimy, obijamy. W miarę możliwości nie dajemy się grabować. Ale to tylko w miarę możliwości. Ej, w sumie jeżeli oni będą grabowali sadzonki, to dla nich jest, to znaczy te szakoboksy, to jest dla nich źle. Bo będą od nich dostawali dużo damage'a. Widzicie, jak się fajnie można bawić w unikanie? Zaraz będzie drugi level, to już będziecie mieli trochę smutno, koledzy. A na drugim levelu będą dostawali masę połka. Coś takiego. Okej, okay. Misnąłem Q, ale to nic. Ale ledwo, ledwo Szako przeżył. Lol, ej, naprawdę trash? My się nie musimy teraz już nigdy wracać. Bo możemy to zagrać tak, że przeciwnicy nie będą mieli żadnych szans. Jak tam, przeciwnicy też mają Zeda. No, Zed jest świetną postacią i zwykle będzie banowany. Do teraz dlatego nie udało mi się go nagrać na urfach, a nie wiem, zagrałem tych gier z 5 pod nagranie, co próbowałem. O! Okej. Lol. Okej, to było trochę pechowe nawet z ich strony. Ale nie róbcie takie koni. Nie skaczcie aż tak blisko. A tymi... No wiecie czym. Z fontanny. Okej, Dark Harvest wyciągnięty. Prawie zginął. O, fuck, dałem się złapać. Nie! Wyciągnąłem Dark Harvesta? Tak, wyciągnąłem z niego Dark Harvesta. Zacznę wyjątkowo od Devs Dance'a. Jak tam ich Zed. Bo to często takie gry potem... Dużo w nich zależy od tego, który Zed się nafidował. Na solo linii Zed jest trochę lepszy. Wiecie, XP i tak dalej. Okej. A wracając, na solo linii Zed jest trochę lepszy, bo ma dużo expa. Ej, co oni robią? Cały czas tak blisko skaczą. To trochę trolling. O, jest Dark Harvest. Jeżeli go trafię... Ja teraz mam 1v2. Szako, co robi?
Nie wiem dlaczego, ale na urfach cały czas ginę z Edem w trakcie erki. Już moja erka się odpaliła. Powinienem być w tym momencie nieśmiertelny. A i tak... Jakieś gówienko mnie łapie. Nawet tutaj weszła na cooldown ta erka. Chyba mida lepiej byłoby, gdybym poszedł. Ale o, Shaco sobie radzi. Nice. No to jest inting. Będziesz łapał? Czekajcie, on pushnął wieżę? Nie. Okej, chyba przeżyję. Cofnąłem się pod jego fleja, ale no chciałem spróbować. Nie mam butów. Okej, pójdę teraz na topa. Co ona zrobiła? Cofnęła się tam, nie? Okej, to po prostu puszujmy. Mamy na razie dużą przewagę wież, a do smoka jeszcze trochę jest czasu. Ze swoją erką będę mógł raczej zabić Morganę. O, lol. Zawahałem się, nie zerkowałem nikogo. A tutaj tak samo mogłem zabić LeBlanc. LeBlanc, kolejny fajny pick, by the way. Można się nieźle wybawić, dżukując. 9 level ma Z, tak. O. Good enough. Coś pozgarniam w dżungli. Chcę nadrobić expa, nie? Względem ich zada. Żeby nie być bezbronnym potem. Okej, czy stać mnie na jakiś fajny przedmiot? Tak, sprzedam podkę i będę mógł kupić ją mu. Jestem do przodu w itemach, nie? Tak. Zginie. Nice'u. Shaco próbował predyktować i skoczył ze ściany. A teraz już się nie flashował. Po prostu. Lecę tam na topa. Nie daj się. O, wow. Ale dużo damage nawet z tego Q siadło. Mojego, bo chyba dostał 3 shurikenami. No ale niestety. Miał erkę, a ja nie miałem erki. O, S zabił, pięknie. Mamy ten sam level? Chyba tak. O, dlaczego ten wyszedł? Ej, nawet duży damage sadzi, nawet taki trash, to dziwne. Czekajcie, ile ma staków Dark Harvesta XZ? 20. Tripla zgarnął. Zabije go moja erka. Ale kurde, że też tego nie przeżyłem. Musiałbym się wyflaszować. Huh. Guardian wygląda po prostu głupio, nie?
Nie chcę tego budować, ale czy ja muszę to robić? Nie, zrobię ten dziwny item, Stormrazor. A Guardian nie jest dobry, bo ma duży cooldown. Chyba, że zmienili w tej edycji urfów. O, jest Zedzik. Okej, leży. Ktoś tu jeszcze był, nie? Nie zdążyłem rzucić Q. O, tutaj, tutaj, tutaj! Nie zabiję. Merkury muszę składać. No i to jest całkiem ciekawa gra, bo przeciwnicy mają dobry team. Mają, zwłaszcza Zed i LB, takie bardzo wkurzające piki. My też mamy Zed i Kasadin. Zobaczmy, czy ja mam szansę na tego Zeda. Tak, mam. Tylko, że obaj się nawzajem zabijamy. Czy ja naprawdę chcę złożyć zonie? Czy ja chcę to zrobić? To jest taki tragiczny pomysł. A, chyba nie zonie, tylko Edge of Night'a złożę. O. Okej. Mam więcej golda? Tak. O! Solowany przez Blitza. No ale to Blitz AP. On nie ma jak mnie zabić, chyba że trafi mnie Q. A ja mogę dosyć łatwo tego Q dodżować. No tutaj byłem unieruchomiony przez to skakanie od fontanny. Naprawdę? Mogłem się tutaj cofnąć, nie? Miałem cię w dobrym miejscu. Ej, no chłopaki, chłopaki. W sumie my mamy masę dobrych pików. Ej, ja nie wiem, jak my tu przegrywamy. Mam wrażenie, że tak wszyscy wbiegają i giną po prostu. Wbiegają w przeciwników. Okej. Nowa koncepcja pojawiła się w mojej głowie. Adaptive Helm. I Drake'a musimy teraz zgarnąć. Oni wiedzą. Ale duże figury nie zdążą od nich. Blitz, no. Zed zdążył w sumie. A ten ma stopwatcha. To co on z niego później zrobi, nie? Kto jest szybszy? Ouu. No niepotrzebne ryzyko. Plus jest taki, że Eldara się nie traci. W przeciwieństwie do Barona. Adaptive Helm będzie fajny na każdego z ich teamu, poza Zedem. Pięknie. Dobra, zerkuję. O, jest Zed. Nice. Nawet przeżył. Ej, lol.
Czy on naprawdę zabił dwie osoby? Tutaj jest wart. O, dobra. Devznes mnie nie zabije, nie. Ale młyn. Ej, to jest też jedna z dłuższych gier na Urfie, które grałem. 5000 golda. Ja już od jakiegoś czasu się nie wróciłem. Mimo, że cały czas chciałem. Full build, no i teraz mogę tylko kupować płotki. Nice. Muszę zaczekać na swoją werkę. Chyba i tak ginę, tak. Ale mogłem sobie poskakać trochę. O, pięknie. Myślałem już, że posprzątają ta meza. I Shaco split pushuje. Uda nam się to wygrać, no. To jest useless, ten Stormlazer. Czy oni mają jakieś armory? Trzy osoby mają zonie. A leczenie? Tak nie bardzo. Ale Z składa zonie, widzę. Zastanawiam się sam, czy ta zonia to jest dobry pomysł, czy nie bardzo. Jakby rozumiem logikę za nią. Ale większość statystyk się marnuje. Dobra, powinna zginąć. Okej. Ten też powinien zginąć. Nie, ja zginę. Za mało spamowałem przycisków. Za słabo naciskałem tam. Kłe. O, dobrze. Pięknie. Ha, adaptive helm. Czy to był błąd? Chyba to był błąd. I tak ta walka. LB mnie nie one-shotuje. Nie wiem, czy to coś zmieni na większość przeciwników. Prawdopodobnie nie. Okej, okay, full damage. Udało im się zgarnąć Inhiba. To jest ten moment, w którym Hecarim zaczyna się robić bardzo, bardzo mocny. Wiecie, helikopter kręci się cały czas. Okej. Okay. Myślałem, że LB tutaj będzie szła. Jednak nie. Udało im się zabić Zeda. Pięknie. O, jest LB w naszej dżungli. Czy to jest koniec gry? LB jest w naszej dżungli, a tam S pushuje. Tak, S kończy grę. Ej, nie miałem żadnego udziału w tej końcówce gry, co jest trochę słabe. Ale to nic. To nic. Szkoda tylko, że nie pokazałem jakichś fajnych place'ów. S skończył gierkę, niech ma tego honora. Poza tym nie miał łatwej linii. 25 fragów, XZ mnie przebił we fragach o 3 fragi więcej, ale patrzcie to, on ma tylko 4 asysty, a ja mam udział w sumie w 41 fragach, a on w 32. Także duża różnica. I golda też mam więcej. No ale w damage'u... Nie bardzo miałem okazję chyba wbić tyle damage'a, chociaż no nie wiem, on zgarnął kilka tripli. Ładnie, ładnie zagrał mimo wszystko. A dobra,
Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ta gierka wam się podobała. Bardzo polecam Zeda. Jeżeli jest otwarty, to pikujcie na urfach, bo to jest po prostu dobra zabawa. Poskakać sobie takim Zedzikiem i po one-shotować i nie wiem co porobić. A także ode mnie to tyle. Słyszymy się w następnych odcinkach. Ale lag mózgu złapałem. Peace.